Olga Poznańska. Olga Poznańska wyszła w sztukę, jak idzie się do klasztoru, bez reszty. Jej powołanie, przygotowane przez atmosferę panującą w rodzinnym domu, było bezapelacyjne. W czasach, gdy kobietom wstęp do wyższych szkół sztuk pięknych był zakazany, potrafiła do perfekcji opanować malarskie rzemiosło, wypracować osobisty, własny styl i zdobyć powszechne uznanie. Ceną, jaką przyszło jej zapłacić, była rezygnacja z życia osobistego. Olga jest starszą z dwóch córek państwa boznańskich. Rodzice są obywatelami miasta Krakowa. Posiadają kamienicę przy ulicy Wolskiej 21, dzisiaj Piłsudskiego. Olga jest późnym dzieckiem. Gdy przychodzi na świat 15 kwietnia 1865 roku, matka skończyła już 30 lat. Pani Mondin Boznańska rysuje i zależy jej, by córki praktykowały sztuki. Olga wprawia się więc w rysunku od najmłodszych lat. Młodsza o 2 lata Izabela wykazuje zdolności muzyczne. Obie zatem, z pełną aprobatą rodziców, będą się kształciły w wybranych przez siebie i dobrą wróżkę dziedzinach. Pierwszymi krakowskimi nauczycielami Olgi byli Kazimierz Pochwalski i Józef Siedlecki. Mowy nie było o studiach w Szkole Sztuk Pięknych, gdzie pod żadnym pozorem nie przyjmowano kobiet. 19-letnia panna Boznańska uczęszcza zatem na kursy imienia A. Baranieckiego, gdzie otrzymuje solidne podstawy warsztatowe, a przede wszystkim korzysta z fascynujących wykładów Konstantego M. Górskiego. Jest oczywiste, że Olga wykazuje nieprzeciętny talent i powinna kontynuować naukę poza Krakowem. Wybór pada na Monachium, które jest nie tylko bliższe geograficznie, ale też w opinii ojca bezpieczniejsze moralnie od Paryża. Istotnym argumentem przemawiającym za Monachium jest też fakt, że istnieje tam prawdziwa kolonia polskich artystów, znajomych ojca, którym można powierzyć opiekę nad Olgą. W tym okresie Monachium jest kulturalną stolicą Niemiec, choć w porównaniu z Paryżem jest miastem prowincjonalnym. Często jednak prowincjonalne ośrodki nie dają światu rewolucyjnych odkryć, zapewniają natomiast przyzwoitą średnią. Tak też było z Monachium, gdzie na przykład Courbet doceniony został wcześniej niż w rodzimej Francji, a pod koniec lat 80. galerie wystawiały obrazy nowatorskich Francuzów, między innymi impresjonistów. Pierwsze sukcesy. Panna Boznańska ma 21 lat, gdy w październiku 1886 roku zaczyna studia w Monachium. Jako kobieta nie ma prawa wstępu do Akademii Sztuk Pięknych, więc kształci się pod kierunkiem Karola Krielheldorfa, lichego malarza, ale niezłego nauczyciela. Mieszka na pensji. Ma mnóstwo znajomych Polaków, Niemców, Amerykanów. Młoda adeptka malarstwa swobodnie posługuje się kilkoma językami. Listy do matki pisze zawsze po francusku. Wszystkie cytaty z tych listów są tłumaczone. Do ojca po polsku, a do siostry, nie wiedzieć dlaczego, po angielsku. Zadziwia jej dojrzałość. Na fotografiach wygląda zresztą na znacznie starszą niż jest. Ma zdecydowane poglądy na sztukę. Krytycznie osądza twórczość swego nauczyciela. Poddaje się wskazówkom tylko wtedy, gdy odpowiadają jej własnym poszukiwaniom artystycznym. Dużo kopiuje wielkich mistrzów, korzystając z monachijskiej pinakoteki, będącej jednym z przedniejszych europejskich muzeów. W marcu 1887 pisze do matki. Moim obrazom brakuje energii, siły. Sądzę, że gdy nauczę się je osiągać, a to wiem, dobrze będę malowała. Mam więcej talentu do koloru niż do formy. Te dwa zdania świadczą o niezwykłej u tak młodej osoby samoświadomości i determinacji. Istotnie, w niektórych jej płótnach nie dość jest wewnętrznej dynamiki, dzięki której obraz podporządkowuje sobie oglądającego. Kilka dni później znowu pisze do matki. Robię wszystko, co mogę, by dobrze malować i cała moja radość, całe moje szczęście tutaj wynika z poczucia, że robią postępy. I rzeczywiście robi niebywałe postępy. Wkrótce powstaną jej pierwsze, całkowicie dojrzałe arcydzieła.
imieniny babuni, gdzie Boznańska próbuje zastąpić częściowo perspektywę działaniem koloru, oraz ze spaceru, malowane w pewnym nawiązaniu do Whistlera i jego koncepcji poszukiwania bogactwa odcieni w ramach jednego czy dwóch kolorów. Wszyscy zdają sobie sprawę, że uczennica przerosła swych nauczycieli. W 1888 roku miejsce Kirchheldorfa zajmuje na krótko Wilhelm Diehl. Boznańska usamodzielnia się. Zaczyna wystawiać swe prace poza Monachium, w Warszawie, Berlinie i Wiedniu. Podróżuje zazwyczaj w celach artystycznych. Jeździ do Wiednia, gdzie w Galerii Cesarskiej kontempluje z zachwytem obrazy Velázqueza. Na pewien czas udaje się do Berlina, potem z siostrą do Szwajcarii. Dwukrotnie jeździ do Paryża i naturalnie wiele razy do Krakowa, gdzie jej malarstwa nie traktuje się jednak poważnie. Dopiero gdy w roku 1894 za portret malarza Pawła Nuena otrzyma z rąk arcyksięcia Karola Ludwika w Wiedniu złoty medal i za portret Miss Mary Bremy wyróżnienie w Londynie, krakowski autorytet profesor Henryk Rodakowski pisze do niej list gratulacyjny, a dwa lata później Julian Fałat proponuje jej objęcie profesury w Szkole Sztuk Pięknych, której 10 lat wcześniej nie mogła zostać studentką. Boznańska nie chce jednak opuścić Monachium, gdzie ludzie są weseli, nie myślą o smutkach, nic ich nie przeraża, interesują się wszystkim, malarstwem, muzyką, nawet gdy są handlarzami. Jej zdaniem w Krakowie należy zawsze być smutnym i zatroskanym, a w Monachium wszystkie panie są energiczne. Wydaje mi się zawsze, że jestem jak bojaźliwe dziecko między nimi. Najwyraźniej Olga zdaje sobie sprawę ze swej nadwrażliwości i skłonności do depresji. Inteligentna i samokrytyczna, nie poddaje się. Gdy w 1896 roku jury Société des Beaux-Arts przyjęło na wystawę jej obrazy, jest szczęśliwa jak nigdy w życiu. Wydaje jej się, że osiągnęła sukces największy z możliwych. Na szczęście myli się. Czeka ją jeszcze wiele artystycznych satysfakcji. Ma dopiero 31 lat, do których zresztą wcale się nie przyznaje, konsekwentnie przesuwając datę swego urodzenia o 5 lat. Olga ma kilku adoratorów. Wiktor von Beck, bardzo zamożny Wiedeńczyk, w nadziei na małżeństwo przyjął nawet chrzest w Krakowie, ale artystka jest od dawna zaręczona z Józefem Czajkowskim, malarzem. Ojciec tęskni, namawia ją do powrotu do Krakowa, gdzie zresztą sprowadził się już Czajkowski. Daremnie. Olga obawia się letargicznej atmosfery Krakowa. Odwiedza rodzinne miasto z przyjemnością, ale na krótko. W jednym z listów ta dorosła i niezależna artystycznie kobieta wzruszająco prosi ojca. Tatusiu złoty, czy mi tatuś pozwoli jeździć konno w Krakowie? Ale jej największym marzeniem jest Paryż. W stolicy nowego malarstwa. Gdy w 1896 roku na paryski Salon Société des Beaux-Arts przyjęło dwa jej obrazy, pastel i portret Miss Mary Bremy, Olga pisała do ojca. Tatuś nie wie, co to dla mnie znaczy. Otwiera się nowy kraj dla mojej sztuki. Kraj taki, o którym marzyłam. Dwa lata później stawia wszystkich przed faktem dokonanym. Przenosi się do Paryża. Wraz z francuskim kuzynem, grafikiem Danielem Mordant przygotowują sporą wystawę w paryskiej galerii G. Thomasa, gdzie Boznańska prezentuje 24 obrazy. Mordant pisze wstęp do katalogu, w którym poleca uwadze oglądających interesujące wibracje światła uzyskane dzięki dokładnej obserwacji wrażeń zimnych i ciepłych, którym wybór odcieni dodaje elegancji i zapewnia subtelność kolorystyczną. Ojciec jest poważnie zaniepokojony brakiem widoków na stabilizację materialną Olgi. Regularnie łoży na jej utrzymanie i przygotował dla obu córek mały kapitał na wypadek swej śmierci, ale zdaje sobie sprawę z całkowitej bezradności Olgi w sprawach praktycznych. Martwi się, gdyż ta wygląda jak trup, zabija się herbatą, papierosami i niejedzeniem. Za to dużo pracuje. Wystawia w Krakowie, Monachium, Berlinie i Paryżu. Rok 1900 przynosi jej złoty medal w Londynie i wyróżnienie na wystawie światowej w Paryżu. Kariera artystyczna stoi przed nią otworem, wszak ma tylko 35 lat.
Józef Czajkowski wycofuje się z obietnicy małżeństwa. Gdy Olga czyta brutalny list, musi uświadomić sobie, że ma aż 35 lat. Nawet jeśli stale podtrzymuje wersję, iż urodziła się 5 lat później niż opiewa metryka. Nie była to epoka przyjazna dla starzejących się panien. Boznańska cierpi. Czas stanął dla niej w miejscu. Do końca życia, czyli przez 40 nadchodzących lat, ubierać się będzie wedle mody roku 1900. Koncentruje się całkowicie na pracy, rozjaśnia paletę, coraz częściej rezygnuje z malowania na płótnie na rzecz lekko zagruntowanej tektury. Uzyskuje w ten sposób matowość, która pozwala na wyrafinowane efekty kolorystyczne bez konieczności poszerzania gamy barw. Jej ukochanym kolorem jest niepozorny, wydawałoby się wręcz bezbarwny, szary. Całe życie będzie zgłębiała tajemnicę szarości i znajdzie w niej niesłychane bogactwo odcieni i tonów, zimnych i ciepłych, zgrzebnych i wytwornych, wyciszonych i ekspansywnych. Paryż, taki cudowny, naprawdę jak marzenie. Takie obszerne place, tyle horyzontu i wszystko malownicze i wyglądające jak obraz wspaniały. Co do życia paryskiego, tak mało się udzielam, że niewiele go znam. Pracuję cały dzień, o zmroku przychodzą znajomi, często na chwilkę. Piszę do swojej przyjaciółki Julii Gradomskiej. Helena Blumówna, autorka książek o Boznańskiej, nazwała jej życie w Paryżu eksterytorialnym. Artystka uczestniczy w wielu wystawach, odwiedza wystawy innych, podoba jej się Paryż, lecz jedynym miejscem, gdzie czuje się u siebie, jest jej własna pracownia. Paryż szybko docenia jej talent. Po raz pierwszy w 1901 roku, a potem w 1904 rząd francuski kupuje od państwowych kolekcji jej obrazy. Bretonkę i portret panny Degas. Taki dowód uznania musi dawać Boznańskiej satysfakcję zawodową, a jednak zwierza się przyjaciółce. Chciałabym chwilami być szczęśliwą, jakby zelektryzowaną czymś. Mieć wiele radości. Uważam, że samo takie pragnienie jest już poniekąd szczęściem. Z rezygnacją obserwuję, jak powoli zamieszkuje w niej depresja. W 1906 roku umiera ojciec, a siostra Iza zdradza oznaki choroby psychicznej. Boznańska wytrwale pracuje, tym bardziej, że zaczyna być sławna i dostaje sporo zamówień na portrety. Ma też coraz więcej recenzji we francuskiej prasie, codziennej i specjalistycznej. Większość przychylnych, a niektóre wręcz entuzjastyczne. Uczta dla oczu, uczta dla umysłu. Wielokrotnie z szacunkiem o jej twórczości wypowiadają się dwaj znani krytycy, Roger Marx i Louis Waxelles. Podkreślają głębię psychologiczną, wyczucie koloru i subtelność harmonii barwnych. Oczywiście zdarzają się też opinie niechętne. Zarzuca się jej monotonię oraz to, że jej szare w tonie obrazy sprawiają wrażenie pokrytych pajęczyną. A jednak kronikarz La Nouvelle Rose nie omieszka zanotować, że cesarzowa Eugenia, zwiedzając salon, zatrzymała się długą chwilę przed portretem pędzla Boznańskiej. Natomiast artystka zachowuje się w stosunku do wszystkich recenzji pewien dystans. Cała krytyka pisze, że obrazy smutne, co ja zrobię, że smutne? Nie mogę być inną niż jestem. I dodaje z melancholijnym, trzeźwym humorem. W każdym razie nie przeszkadza ten smutek temu, aby naprawdę były najlepszymi portretami z całego salonu. I uważam, że to jest jeszcze smutniejsze. Następne lata przynoszą kolejne wystawy i kolejne wyróżnienia. Jej sława rośnie. W 1914 roku Warszawska Szkoła Sztuk Pięknych proponuje jej stanowisko profesora. Boznańska na ogół niezbyt interesuje się światem zewnętrznym, lecz wojna, która wybucha w 1914 roku, niesie z sobą tyle cierpień, że nie pozostawia jej obojętną. W listach zachowały się uwagi świadczące o jej wrażliwości i nowoczesności poglądów. Gdyby sądzić ludzkość po obłąkanych i zbrodniczych czynach, jakich się dzisiaj dopuszcza, lepiej szybko połknąć pastylkę, która wyzwoliłaby nas od budzącego wstręt życia. Ale trzeba wierzyć, że przypływ szaleństwa minie. Cierpię, że jestem tutaj bierna, bezsilna, gdy inni mogą coś robić. Narodowość nie ma znaczenia, istnieją tylko nieszczęśliwi. Życie na marginesie.
Po wojnie jej sława powoli blednie. Rodzi się tyle nowych kierunków. Świat, a wraz z nim sztuka, stają się głośne, brutalne, mocne, drapieżne. Tymczasem malarstwo boznańskie ewoluuje w dokładnie przeciwną stronę. Koncentruje się w sobie, wycisza i całkiem rezygnuje z szybkiego efektu. Chociaż dalej nie brak jej dowodów uznania, recenzji i zamówień jest coraz mniej. Głównym źródłem utrzymania staje się czynsz z krakowskiej kamienicy, którą w spadku zostawił ojciec. W dodatku Olga nie potrafi nikomu odmówić pomocy. Pisze jej siostra Iza. Drzwi pracowni się nie zamykają od proszących o pieniądze. Podczas gdy Olunia chodzi ubrana jak stróżka i oszczędza na jedzeniu. Ksawery Dunikowski porównuje ją do świętego Franciszka. Choruje. Niewątpliwie ma sklerozę, ale cierpi też na egzemę twarzy, która powoduje bóle oczu. Do kraju nie chce wrócić, ale też za nic nie chce obywatelstwa francuskiego. Po samobójczej śmierci siostry w 1934 roku coraz bardziej pogrąża się w świecie wyimaginowanym i pełnym udręk. Jest w pani Oldze Boznańskiej tyle bólu, tyle cierpienia, tyle smutku. Jest życiem już tak wyczerpana. Jest taką autokratką, że nie wiadomo zupełnie, jak jej pomóc, relacjonuje opiekujący się nią radca ambasady polskiej Jan Szymański. Z tego samego źródła wiemy, iż Boznańska do końca pracowała i jedynie przy sztalugach odzyskiwała siły i pogodę ducha. Na pewien czas podreperowuje budżet artystki Polska Nagroda Państwowa, przyznana w 1934 roku. Potem powstaje w kraju Komitet Pomocy Oldze Boznańskiej, a MSZ i Warszawskie Muzeum Narodowe kupują jej obrazy. Jej ostatnim wielkim sukcesem jest udział w weneckim Biennale, gdzie sprzedaje 5 obrazów, w tym portret pani Degatowej, który kupuje król włoski. Olga Boznańska umiera w Paryżu 26 października 1940 roku. Dziewczynka z chryzantemami z roku 1894 to jedno z arcydzieł z tego okresu. Obraz utrzymany jest w szaro-srebrzystych barwach o bogatej skali tonów i półtonów w obrębie kilku pokrewnych kolorów. Artystka operuje drobnymi plamkami, kładzionymi lekko i subtelnie obok siebie jako oddzielne jednostki, związane jednak z sobą współdziałaniem. Barwa srebrzysto-szara, zbliżona do bieli, określa partię chryzantem, po czym następuje stopniowanie i zróżnicowanie tonów, zwolna postępujących ku ciemniejszym. Aż do ciemnopopielatych, sukienka dziewczynki. Całości obrazu dopełnia bardzo spokojne szare tło. Jedyny odrębny akcent kolorystyczny stanowi jasna karnacja twarzyczki oraz złote włosy dziewczynki. Malarstwo walorowe znajdzie kontynuację w dalszym rozwoju jej twórczości, choć zostanie poddane przez nią nieuniknionym przeobrażeniom i zmianom. Ale założenia pozostaną te same. Zbliżony do dziewczynki z chryzantemami jest portret dwóch dziewczynek z roku 1896, o innej jednak ciemnej tonacji. Pewne treści psychologiczne obrazu Dziewczynka z chryzantemami zwróciły uwagę również poza terenem Niemiec. Znany krytyk William Ritter na łamach paryskiej Gazette des Beaux-Arts dopatrzył się nawet rzeczy głębszych. Oto jego wrażenia. Stworzyła ona właśnie w portrecie jasnej dziewczynki o dziwnych, niepokojących oczach, jakby kroplach atramentu, które zdają się wylewać na chorobliwie bladą twarz, współczesny ideał postaci Maeterlinka. Jest to dziecko enigmatyczne, które doprowadza do szaleństwa tych, co mu się zanadto przypatrują. Melisanda ma 6 lat i urodziła się w arystokratycznej rodzinie w jakimś wielkim współczesnym mieście. Taka wydaje się ta przerażająca dziewczynka, tak jasna i biała, że budzi dreszcz. Materiały źródłowe zostały zaczerpnięte z książki Heleny Blum, Olga Boznańska oraz zeszytu Wielcy Malarze, ich życie, inspiracje i dzieło pod tym samym tytułem, część 15. A teraz, drodzy Państwo, nadeszła już pora na prawdziwą ucztę. Ucztę w pięknie. Czas
na obrazy Olgi Boznańskiej.